wychodzą na stadion obie drużyny. Holendrzy grać będą w pomarańczowych koszulkach i w białych spodenkach. Reprezentacja Polski w białych koszulkach i w czerwonych spodenkach. Oto arbiter spotkania. Ci kibice, którzy oglądali ostatni mecz finałowy o Puchar Anglii w maju, przypominają sobie zapewne tego dżentelmena. Prowadził on właśnie spotkanie między West Ham United a Fulham. Po lewej stronie reprezentacja Polski. Po prawej stronie słynni Holendrzy, w których jest wiele wspaniałych piłkarzy. Wielu wspaniałych piłkarzy. Piłkarzy, którzy na listach triumfowali. Mam na myśli Johana Cruyffa, jednego z najlepszych na świecie. Słynnego Johana Neeskensa. Dalej bramkarza Jana von Beverena. Willema von Hanehema. Oto Cruyff. Beveren. Kroll, Kraj. Ogromny Willy van Hanehem, ten czarny tutaj z lewej strony. Drużyna Holandii gra w dzisiejszym meczu w najsilniejszym składzie. Jak przypominamy sobie, w meczu z Finlandią nie grali Cruyff i Neeskens. Zjechali oni jednak wczoraj z Barcelony, odbyli trening i dziś grają w zespole pomarańczowym. Szalenie wzruszające chwile, kiedy ten wielotysięczny tłum na Stadionie Śląskim śpiewa Mazurka Dąbrowskiego. Proszę Państwa, w roku 1968 rok w Warszawie 0-0. 69 w Rotterdamie wygrała Holandia 1-0. 7 września 1969 roku Polska-Holandia 2-1 dla Polski. Bramki Jarosik i Włodzimierz Lubański dla Holendrów Wery. I przed słynnym meczem na Wembley w 73 roku w Rotterdamie Holandia-Polska 1-1. Wówczas bramkę w 45 minucie, zresztą wspaniałą, strzelił Kazimierz Dejna. Proszę Państwa, za chwilę rozpocznie się, mamy nadzieję, wielki mecz, który wzbudził ogromne zainteresowanie w Europie. 9 stacji telewizyjnych prowadzi bezpośrednią transmisję. Na trybunach Fulvio Bernardini, trener reprezentacji. Na trybunach również obok kibiców z całego kraju Polacy z USA, z Australii, ze Szkocji, z Anglii. 680 tysięcy zapotrzebowań na bilety było. Drużyna holenderska teraz wolno przesuwa się na naszą połowę. Lato. Kroll. Strzał van Hanehema. Kasperczak. Po prawej stronie Szymanowski. Szymanowski. Rajd Polaka. Nadal rajd. Sędzia nie przerywa gry. Piękne dośrodkowanie. Głupka. Kapitalna sytuacja. Andrzej Szarmak fantastycznie uderzył w dół. Ta piłka kozłując
Jeszcze raz zobaczycie Państwo, mogła zaskoczyć Van Beverena. Bramkarz tam jeszcze zrobił jakiś ekwilibrystyczny manewr. Leżąc na ziemi, uniósł się błyskawicznie, runął tam pod poprzeczkę, ale piłka poszła minimalnie nad poprzeczkę. Dejna, Kasperczak po prawej stronie. Bliżej Dejna ma Szymanowskiego. Wybiera jednak tam na lewą stronę. Lato, proszę Państwa, no i będzie chyba bramka. Gol! Mówiłem o tych błędach obu obrońców, proszę Państwa, holenderskich. I właśnie taki błąd przydarzył się, a król strzelców ostatnich mistrzostw świata był już na miejscu. I tak doszło do prowadzenia reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim. Grzegorz Lato ze Stali Mielec uzyskuje swoją 22. bramkę w reprezentacji. Dejna. Piękny, mierzony strzał. Sześciu Holendrów i znów z tyłu czatujących na ewentualnie odbitą piłkę. Dwóch zawodników z drugiej linii, Jansen i Kroll. Bardzo niebezpieczna sytuacja! No proszę Państwa, może w powtórce zobaczycie Państwo, mieliśmy ogromne szczęście. Znakomicie był ustawiony Tomaszewski. Ta piłka wprawdzie przeszła nad nim, ale znakomite ustawienie przy słupku spowodował, że strzał Krojfa głową poszedł w objęcia Jana Tomaszewskiego. No, co będzie? Żmuda. Dobra akcja, znów w środku. Tomaszewski, tak jest. Na wszelki wypadek zrobił tego Szczupaka, aby tam piłka gdzieś nie zmieniła kierunku na nierównym boisku. I jak Państwo widzą, tu w środku nie zawsze potrafimy opanować piłkę. Teraz Kasperczak, zmiana pozycji, bardzo dobra wymiana piłek teraz. Po prawej stronie Szymanowski, to jest Maszczyk, wejście, Lato, jeszcze Kasperczak, odważnie wchodzi głową przy wyskoku. Wystawia jednak łokieć i rzut wolny dla Polaków za nieprzepisowe zagranie w powietrzu Van Henehena. Łokieć Holendra. Niebezpieczne zagranie. Rzut wolny. Gadocha i Dejna. Tym razem Polacy zagrali nieprzepisowo. Czterdziesta trzecia minuta gry. Idzie Van Henehem z lewej strony. Czeka na Krójfa. Groźna sytuacja. Ej, co za wspaniały strzał lewą nogą. I co za kapitalna obrona Jana Tomaszewskiego. Kroll. Bulzacki. Dejna. Proszę Państwa, szansa. Pusta bramka. Gol. Pusta bramka i 2-0 dla zespołu polskiego. I proszę Państwa, pierwszą połowę meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy Polska wygrała z wicemistrzem świata Holandią 2-0. Dejna z tyłu. Piękne zagranie, znakomite. Wawrowski, proszę Państwa, Wawrowski pole karne. Mocne uderzenie wzdłuż bramki Henryka Wawrowskiego, który wraca teraz, musi iść z odsieczą swoim kolegom, których pozostawił w defensywie. Znów Krój, operujący często i w głębi pola. Jansen, nadal Jansen i odbicie piłki przez Tomaszewskiego. Piłki, która szła nieomylnie dołem w okolice słupka, prawego słupka bramki polskiej. Jansen bardzo w tej chwili groźny. Często tam pod naszą bramką.
Trener Georg Knobel zrobił małą roszadę. Poprzestawiał tam zawodników. Tomaszewski, pusta bramka! Tuż obok. Rzut rożny dla zespołu polskiego. 18 minuta gry drugiej połowy. 2-0 dla biało-czerwonych. Krótkie zagranie. Wysoka piłka. Idzie teraz na bramkę! Lecz noga Roberta Gadochy. Zupełna sensacja. Kompletne zaskoczenie. I Andrzej Szarmak, proszę Państwa, zdobywa bramkę tam, kiedy wydawało się, że piłka przejdzie do Gadochy i ten będzie ją miał w idealny sposób na głowie. Neskens z lewej strony kraj. Gels. Mocna piłka, Tomaszewski, fantastycznie. Wszedł w tą dziurę między dwóch atakujących zawodników, między Neskensa i między Krójfa. Długi wrzut, Szarmach, asekurujący go z tyłu Gadocha, nadal Gadocha, odważnie idący teraz na przeciwnika, krótkie zagranie, Andrzej Szarmach. Ach, to była piękna akcja, niezakończona jednak celnym podaniem. Dejna. Kasperczak. No i proszę Państwa, gol! Czwarta bramka dla zespołu polskiego. Czwarta bramka dla zespołu polskiego. Jeszcze raz ta sama akcja, wejście Szarmacha i proszę Państwa, 4-0. 32 minuta meczu. Gels, Gadocha wraca. Oj, niedobrze, proszę Państwa. Będzie bramka, tak jest. Błąd obrony polskiej. Nie dość dokładne wybicie piłki. Proszę zwrócić uwagę. Znakomite podanie Krajfa. I stało się. 4-1, moment dekoncentracji. Moment dekoncentracji spowodował, że utraciliśmy gola. I wybicie do środka, do Laty. Lato i Oberbeck teraz z lewej strony. Musi Luncza sekurować, bo nie ma Surbiera. Czeka teraz Lato. Dobre, dokładne podanie. Nie, nadal Lato. Teraz zmiana kierunku. Wspaniała akcja. Szarmach. Jeszcze nadal Szarmach. I Dejna chodzi, proszę Państwa. Dejna. Pusta bramka. Coś nieprawdopodobnego. Rzadko widać w życiu takie sytuacje w czasie spotkań. Idzie Gadocha. I proszę Państwa, koniec meczu. Koniec meczu. Wielki triumf trzeciej drużyny świata. Biało-czerwoni zwyciężyli wicemistrzów świata w oszałamiającym stosunku aż 4-1. 15 minuta, Grzegorz Lato. 44. Robert Gadocha. 18 minuta po przerwie, Andrzej Szarmach. I kopia wyczynu w 32 minucie przez piłkarza Górnika Zabrze. Ogromne gratulacje całej sportowej Polski. Proszę Państwa, wielkie zwycięstwo, wielki triumf po wspaniałej grze polskiego zespołu, który przypomniał sobie w dzisiejszym meczu dni wielkiej sławy w czasie 10. piłkarskich mistrzostw świata na stadionach Republiki.